wielki tygrys na rowerze jedzie w nasze strony. Wszyscy mocno zadziwieni, choć nie jeden przestraszony. W lesie już się nikt nie dziwi, że tygrysek z nami mieszka. Bo choć przybył kiedyś z dala, super z niego jest koleżka. Lecz ten tygrys to ktoś nowy. Starszy jest i znacznie większy. Ma zielony, piękny rower, w tym sezonie najmodniejszy. Każdy zerka, gdzie pojedzie, ów jegomość strach budzący. A tymczasem w jego stronę biegnie wnuczek kochający. To pan tygrys, Nestor rodu. Dziadzio tygrys ukochany! Tak stęsknione za tygryskiem, dawno przezeń niewidziany. Dziś przyjechał prosto z dżungli, by uściskać swego wnusia i nauczyć ważnej rzeczy, by nie wyrósł na dzikusa. Oto rower w barwie liści, więc powinien się spodobać. Teraz, wnusiu, czas na lekcję. Nowy sprzęt tu wypróbować. I tak oto dzionek cały. Oprócz śmiechów i zabawy, wśród przytulań i uścisków, na nauce czas spędzali. Nasz tygrysek, zachwycony niespodzianką swego dziadka, szybko odkrył, że jeżdżenie na rowerze to jest gratka! Choć upadków było parę i kolanko lekko zdarte, to po kilku już godzinach miał tygrysek wielką frajdę. Tak zakochał się w tej jeździe, że przemierzył ścieżek wiele. Biedny dziadzio aż się zdyszał od biegania za rowerem. Gdy wieczorem po szaleństwach dziadek z wnusiem odpoczęli, zjedli sporą porcję chrupek i przez chwilę się zdrzemnęli, nasz tygrysek postanowił pozapraszać swych przyjaciół, by poznali jego dziadka. I nie czuli więcej strachu. Dziadzio tygrys przeuroczy wzbudził wielkie poruszenie, więc sympatią zapałali jego leśni przyjaciele. Gdy powracał do swej dżungli, prawie każdy trochę płakał. Lecz obiecał, że niedługo znów odwiedzi las zwierzaków. Nasz tygrysek machnął łapą, otarł łzę na pożegnanie. Siadł na rower i pomyślał: myślą zawsze jestem z dziadziem. Gdy ktokolwiek go wymijał, mówił z dumą: może wiecie, że ten rower dał mi dziadek. On najlepszy jest na świecie.